tam po kolei. No więc pierwsze miejsce kolega Cebula Piotr. Brawo! 5130 punktów. To niemożliwe. Było mówione, nie zbieram. Gratuluję. Brawo, jeszcze raz. I nagrodę. My na końcu się witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejsze zawody. 20. indywidualne spławikowe zawody wędkarskie Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczących kół Polskiego Związku Wędkarskiego naszego okręgu. Są to 20 zawody. Rok temu, pamiętacie, takie zawody odbywały się na Pszczynce kilka lat wstecz, ale dlaczego mówię w zeszłym roku? W zeszłym roku w naszym gronie był wybrany przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, który niestety w tym roku zmarł. Proponuję uczciwą, symboliczną minutę ciszy pamięć kolegi Emila, tak samo Karola, który nie tak dawno, miesiąc praktycznie temu też odszedł. Dziękuję. I teraz już formalnie przechodzimy do głównym sędzią dzisiejszych zawodów jest kolega Szachniewicz. Zawody konkretnie regulaminie kolega powie. Przewidujemy 3 godziny wędkowania i obiad gdzieś około w pół do drugiej. No 13:15, 13:30. No zobaczymy, jak to są dwie wagi. Zresztą tutaj resztę sędzia powie o wszystkich tych sprawach. Jeszcze raz serdecznie wszystkich witam. Co prawda zgłoszonych mieliśmy 77 zawodników. Na ten moment jest 64. 55. Także, no ale zajmujemy, każdy zajmuje swoje stanowisko według tak, jak było wylosowane. Proszę, głos oddaję sędziemu głównemu, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Kazimierz Szachniewicz. Dzisiaj będę sędzią główną. Do pomocy jest kolega Fiksa Herbert, kolega Miłkowski Dariusz oraz sekretarz, kolega Bryniarski Tadeusz. Wszyscy reprezentujemy koło 124 Borynia. Czyli takie ścisło. Są dwie wagi. Będziemy szli z dwóch stron. Wszystko będzie poważone. Natomiast odnośnie zawodów zaczynamy o godzinie 9. Ale za 9:10 zaczynamy nęcenie. Dlaczego? Nie robimy dzisiaj sygnału. Można nęcić i można łowić, bo jest przestrzeń 1,5 kilometra prawie. I liczymy na siebie, wszyscy zgodnie zaczynamy, dlatego te 10 minut, żeby te siatki do wody i tak dalej. Uwaga na jazia i zdręgę. Łowimy zgodnie z amatorskim połowem ryb, czyli ryby wymiarowe. Dużo jest jazia niewymiarowego i wzdręgi w słonecznych gdzieś tam miejscach może być. Proszę. Proszę, Stefie, proszę. Proszę, pamiątka. Dało mi się starość. Teraz pytanie. Wszystko na dole, kropka. Idziemy. Proszę. I tak dalej. Proszę. Dobrze, na wszystko? Tak, chyba tak. Sam środeczek. Dokładnie, centralnie sam środeczek. Dzień dobry, Krystian Sowada, proszę. Numer. Podej numer. Środek.
Tak. Ja chodzę tam po szkole. Ale to jest
byle co? Nie, to nie jest byle co. Ja, jasne, że ma. 20 jak drut. No, 20 jak drut. Pięknie. Ale tam wszystko po to to. Ale super. Mm. Wiem. O, piekło, widzisz? Widziałeś? To pięknie. To dziękuję. Aha. Spławik patrz. A wiesz, ryba w ogóle? Jak tam pochytali coś? Mają też. A na coś ten? Proszę? Na coś ten numerek? Na obiedzik. Dziękuję. Numerek na numerek. Nie siadać na numerku. Złapałem, ale słabo, wiesz? No ja lecę. Zrób tu jakieś fajne zdjęcie. Zrobiłem. Aha, już cofnęłeś. Ale jeszcze z rybą, zrób. No i teraz urwi, urwała się duża ryba. Ale masz branie. Ja pierniczę. A. Nie wiem, czy to jest co to robi. Aha. A tam po połowie nic większego? Co to się tu porobiło, ty? Będę dalej. Już się dzieje. Sześć kilo.
1865. 1865. Ile? Ile wody? Mogę mi pomóc? No, ja z tej strony mogę. Na razie, to się musiał złapać. Zawsze ma taką kwestię, jak tak. Zero, zero. Jedziemy. Proszę. Maleńką pomoc. Powoli. No i nie ma. Wytarować. Będzie, nawet więcej jak 5 kilo. Nawet więcej jak 5 kilo. Poprosiłem pan. Pan kura, ja? Tak. Nie pan, żeby cofnął do siebie. Obecnie. Żeby był taki wkles na życie. Między gałęzią. Nie wyzerują najpierw. Teraz pan Witkowski, a? Jeszcze jedno. Jeszcze je będzie. Moment ogłoszenia wyników dzisiejszych zawodów. Czy ktoś z koleżanek i kolegów wnosi zastrzeżenia do listy? Póki jeszcze sędziowie są. Tak, mogą coś zmienić jeszcze. Przepisać, dopisać. Proszę ją odwrócić. Jeżeli... Skorzystałbym.
No niestety, panie prezesie, no. Właśnie ogłoszenie. Jak nie grałem z Kubą, o jedno miejsce. Ale to tylko przegrałem ze względu na trzy swoje. Ale czytamy tu po kolei. No więc pierwsze miejsce. Kolega Cebula Piotr. Brawo! 5130 punktów. To niemożliwe. Zbierane te zwody. Było mówione, nie zbierać. Gratuluję. Brawo. Jeszcze raz. I nagrodę. Drugie miejsce. Kolega Kowalski Marcin. Mariusz, tak jest, przepraszam, tak, 4, 6, 7, 10, 5, koło Wola, numer 87, gratuluję. Tam dobrze, jeszcze raz, tak, no tam mają jakieś piękne stawy. Odwróć się z tym pucharem. Wisła płynie, tak, osoby niedaleko. Trzecie miejsce, kolega Wiśniewski Wiesław, koło Pniówek, 4, 400. Lepiej jak przewodniczący, bo... Mogliby mnie posądzić o zmowę. Dziękuję. Proszę bardzo. No i czwarte miejsce, najlepszy z Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Kolega Wieszalka. Achim, gdzie jest? I nagrodę. Piąte miejsce, kolega Góra Jan, Sofrówka. Brawo! 545. I największa ryba. No ale nie z tego zostaniemy puchar na następny rok. No to cały czas bardzo atrakcyjny zbiornik, nie? Ten kanał był tutaj, no z tego co się słyszało, wszyscy wentowali. Zresztą dużo trudno tutaj znowu na te wyniki narzekać, bo jest nieźle. Co prawda, no, jak proponowałeś, żeby do góry nogami, to było lepsze dla mnie. Ja też podejrzewam. Ale to indywidualnie. No jak tam, pochało się trochę? Tutaj Tadeusz szukał tam dojść do tego, żeby te ryby brały, próbował załatwiać nawet z tym dyrektorem jeziora. Tak, no ale wyszło. Ale niestety dyrektor jeziora zwołał te ryby z powrotem do jeziora. Dobrze się udało z policjantami załatwić. No dobrze, nie było żadnych tak. Nie było żadnego. Także właśnie przede wszystkim to dziękujemy wszystkim za elegancką. Właśnie, bo w zasadzie to nie ma za co dziękować, no bo norma to jest dla nas wędkarzy, tak, że tak być powinno i mamy tego świadomość. Które miejsce mamy? Szóste. Łach Wiesław, Żory, brawo! Moje gratulacje. Gratuluję, proszę bardzo. Tak jest. Pozwoliliśmy sobie dla pani, to znaczy może nie tak, zadam pytanie, czy odnośnie posiłku koleżanki i koledzy wnoszą zastrzeżenie? Nie. No to właśnie to jest dyplom. Pozwoliłem sobie na taki dyplom dla hotel, restauracja, pustelnik. W podziękowaniu za wspaniałe przyjęcie i smaczną wyżerkę uczestników 20 komisji indywidualnych sprawnikowych zawodów wędkarskich Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczących UPZW w Katowicach. Podpisał sędzia główny i przewodniczący. Dla pani, w przyszłym roku jak przyjedziemy, to może... To będzie rabat. Rabat. Na rabat to nie liczmy. Na pogodę. Pogoda też była, trochę pokropiło, no ale... I teraz siódme miejsce, tak. Bieruń Nowy. Kolega Jaros Mariusz, 3210. Nie? Siódmy Mateja jest. Siódmy. Tak, Konrad. Przepraszam, Bieruń Nowy, tak jest. Mateja Konrad, przepraszam. Ale te... Gratuluję. Przeskoczyło.
a kolega Jarosław Mariusz Kołogrodzie 3210. Brawo! To Sosia! Do niego poszło wszystkie. I dziewiąte miejsce Leszek Bobczor. O, Lesio, odwróć się. Nie piszę jakie koło. Nie piszę? Gość. Gość za przychodę. Gratuluję. 320. Leszek, telewizor bierz. Czekaj, bo idę. I kolejny członek komisji okręgowej. Buzoń Henryk. O, 10 miejsce. Ja tam nie widziałem, że już tyle było. No. 10 stanowisko. Zbierał chyba coś. Coś pozbierał. Tam dużo pływało. Także 3120. Podpisać. Auto wziął. 11. Magielnicki Zygmunt, Siemianowice. Brawo. Rejon trzeci. Wreszcie ktoś z trzeciego rejonu. Zwolnić. Dobrze. Wśród uczestników dzisiejszych zawodów była jedyna pani nasza. Nie, bo to już było tak. Nie, nagle specjalna. Oprócz tego oczywiście. Za żadna przyjemność chyba nie. Otwierać, jedziemy. Tak, otwierać. Jedziemy. Mianowicie teraz Premat. Jeziorski Roman, 2285. Gratuluję. Rejon trzeci. I 13 miejsce, Wasal Andrzej. Koło 1 maja. Dwa 240. 14 miejsce Nowak Józef. 240 Zabrze. Teraz jest koło Czelacz, Kurzawa Tomasz, 15 miejsce, gratulacje, rejon trzeci. Z jednego koła. I 16 miejsce, prezes Ciura Konrad. Zarządu pierwszy chyba, nie? Olszewski Janusz. Sławia, 17. Gratulacje, to jest już sekretarz. Teraz nie wiem, czy czytać. Na kolana. Prezes. 19. Iwański Mirosław. 1930. Ale 20 się mieści. Nie ma co. Proszę wybrać nagrodę. No i oczywiście nasz rodzynek, pani Galus Iwona. Ale to przez skromność nie chciała być przed prezesem. To wszystko by było ukartowane. Tak jest. Przez skromność. Antoś. Z komisji. Jest drugi. Dobry. Gratulacje, 1700 klejeczki, klejeczki, tak? Tak. Uklejka. To współczuję. Kolega Lech Bogusław. Nie może być.